Wydawało się, że będzie to rutynowa akcja gaśnicza pustostanu, jednak w trakcie działań prowadzonych w miejscowości Wrzosy w powiecie kłobuckim w okolicach Częstochowy strażacy natrafili na ludzkie zwłoki. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie potwierdzić, jakiej to są płci zwłoki i w jakim wieku dana osoba była. Na miejscu były prowadzone czynności m.in. policjantów śledczych z komendy w Kłobucku, z komisariatu w Krzepicach oraz technika kryminalistyki, a także biegłego zakresu pożarnictwa. Nieoficjalnie mówi się, że osoba, która zginęła w pożarze, mieszkała w pustostanie i utrzymywała się ze zbierania złomu. Przypomnijmy, że do pożaru we Wrzosach doszło wczoraj tuż po godzinie 20. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia rozpoznano pożar w fazie rozwiniętej budynku z dużym zadymieniem. Na razie nieznane są dokładne przyczyny pożaru pustostanu. Sprawę bada policja pod nadzorem częstochowskiej prokuratury.